Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o statutach drogi neokatechumenalnej. Zapraszam. Już od dawna pojawiały się prośby o to, żeby w jakiś sposób odnieść się do neokatechumenatu. Była w międzyczasie również rozmowa z księdzem Broszkowskim, która również na nowo przypomniała mi ten temat. Dlatego zapoznałem się ze statutami drogi neokatechumenalnej i dzisiaj będę czytał jej fragmenty i komentował. Zaczniemy jednak od takiego małego wprowadzenia. Zabrałem się do tych statutów z pewną dozą niepewności, z pewną obawą. Myślę, że moi stali widzowie doskonale wiedzą dlaczego. Na wszelki wypadek wyjaśnię. Otóż żyjemy w czasach wielkiego zamieszania w Kościele, kiedy to tezy jeszcze nie tak dawno oficjalnie potępiane przez magisterium Kościoła dzisiaj są nam prezentowane jako te właściwe. Zainteresowanych odsyłam do mojego poprzedniego materiału sprzed 4 dni, dokładnie rzecz biorąc, zbiór błędów, syllabus errorum, czyli materiał poświęcony właśnie temu dokumentowi Piusa IX, odsyłam do tego materiału. Dzisiaj natomiast kilka słów o neokatechumenacie. Z obawą zabrałem się za te statuty, bowiem są to statuty organizacji, która powstała w tych czasach zamieszania. Są to czasy, w których Kościół przyjął sporą część neomodernistycznych herezji. Stąd też organizacja, która powstaje w tym czasie, no siłą rzeczy może być, istnieje ogromne ryzyko, że będzie tym duchem mniej lub bardziej przesiąknięta. Z drugiej strony, jak dotąd słyszałem też słowa ludzi, którzy są w tym neokatechumenacie i którzy twierdzą, że właśnie neokatechumenat jest absolutnie niecharyzmatyczny, w ogóle nie stawia na uczucia i właśnie chodzi tam o to prawdziwe działanie, o tą prawdziwą pobożność, więź z Panem Jezusem. No i postanowiłem w końcu zabrać się za te statuty. Dzisiaj będę czytał fragmenty i je komentował. Na końcu postaram się oczywiście całą sprawę podsumować. A więc do rzeczy. Rozdział drugi tychże statutów, katechezy początkowe, artykuł 9. Kerygmat i celebracje. Tam najpierw w punkcie pierwszym głoszenie kerygmatu wzywającego do nawrócenia. Później kerygmat przygotowany przez Boga w historii zbawienia, Abraham, wyjście i tak dalej. Również tutaj nie będziemy wchodzili i czytali tego punktu drugiego. Punkt trzeci. Kerygmat w sakramentach i we wspólnocie. Koinonia. Katechezy osiągają szczyt podczas konwiwencji w celebracji Eucharystii. Ta celebracja, przygotowana przez odpowiednie katechezy, pomaga ponownie odkryć paschalny blask ukazany przez Sobór Watykański II i doświadczyć komunii między braćmi. Istotnie jest niemożliwe, aby powstała wspólnota chrześcijańska, nie mając zakorzenienia i centrum w celebracji świętej Eucharystii. Od niej więc należy rozpoczynać wszelkie wychowanie zmierzające do kształtowania ducha wspólnoty. Celebracja Eucharystii będzie towarzyszyć wspólnocie podczas całego itinerarium. Zwracam na to uwagę. Gdy pojawia się tutaj msza święta, od razu pojawia się ona w kontekście nowego blasku paschalnego ukazanego przez Sobór Watykański II i zwracam na to uwagę. Eucharystia jest tutaj środkiem, a nie celem. Jest środkiem do budowania wspólnoty. Należy rozpoczynać wszelkie wychowanie zmierzające do kształtowania ducha wspólnoty od Eucharystii. Nie jest to przecież jeszcze żadna herezja, oczywiście. Natomiast od razu będzie widać ducha. Liturgia w nowym blasku Soboru Watykańskiego II, ukazująca paschalny jej charakter i po to, aby doświadczyć wspólnoty, po to, aby budować wspólnotę. Zwracam na to uwagę, że msza święta jest sercem życia, jest ponowieniem ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tam ta ofiara zostaje w sposób bezkrwawy ponowiona. To jest serce, to jest cel. Do niego wychowanie ma prowadzić. Tutaj natomiast
Katechezy wprawdzie osiągają szczyt w tej konwiwencji, w celebracji Eucharystii. Ta celebracja przygotowana przez odpowiednie katechezy pomaga ponownie odkryć paschalny blask ukazany przez Sobór Watykański II i doświadczyć komunii między braćmi. Te celebracje służą temu, żeby odkryć paschalny blask liturgii i doświadczyć komunii między braćmi. Już moim zdaniem widzimy tutaj niewłaściwe ukierunkowanie całej sprawy. Nie będzie chodziło najwyraźniej o zjednoczenie wiernych wokół ołtarza, a będzie chodziło o nowy paschalny blask liturgii. Będziemy dokładniej widzieli, co to znaczy, i doświadczenie komunii między braćmi, do czego Eucharystia jest środkiem. Zwracam na to uwagę. Wspólnota, cel, Eucharystia, środek. Taka perspektywa jest tutaj zarysowana, choć oczywiście nie jest to bezpośrednio powiedziane, że Eucharystia jest tutaj tylko środkiem, raczej wręcz przeciwnie. Tutaj te katechezy osiągają szczyt właśnie w Eucharystii. Ale właśnie dlaczego osiągają szczyt? Czy może nie dlatego przypadkiem, że tam doświadcza człowiek wspólnoty? Poczytajmy dalej. Artykuł 10. Narodziny wspólnoty neokatechumenalnej. Paragraf 3. Wspólnota neokatechumenalna jest powierzona pasterskiej trosce proboszcza i wyznaczonego przez niego prezbitera. Ponadto wspólnota wskazuje przez głosowanie odpowiedzialnego świeckiego i kilku współodpowiedzialnych, których potwierdza proboszcz i ekipa katechistów. Odpowiedzialni współpracują z prezbiterem, aby zapewnić wspólnocie przebieg itinerarium drogi neokatechumenalnej zgodnie z tym, co postanowiono w statucie i w dyrektorium. Tutaj mamy mocno zarysowany już duch demokratyczny w tejże organizacji. Wspólnota wskazuje przez głosowanie odpowiedzialnego świeckiego i kilku współodpowiedzialnych proboszcz zatwierdza. Do tego jeszcze będę się odnosił, zobaczymy też kolejne fragmenty z tym związane. Paragraf 4. Po zakończeniu kateches początkowych ekipa katechistów wyjaśnia prezbiterowi, przewodniczącemu wspólnocie i ekipie odpowiedzialnych właściwy drodze neokatechumenalnej sposób przygotowania celebracji słowa i Eucharystii. Wyjaśnia prezbiterowi. Ekipa katechistów wyjaśnia prezbiterowi sposób przygotowania celebracji słowa i Eucharystii. Znowu widzimy, jaka jest tutaj hierarchia. To nie kapłan jest dla ołtarza, to nie kapłan w prezbiterium decyduje, jak to się dzieje, to nie przepisy liturgiczne decydują o tym, to ci odpowiedzialni, ekipa katechistów wyjaśnia prezbiterowi. Znowu rzecz w Kościele, tradycyjnie rzecz biorąc, nie do pomyślenia. Będę jeszcze to komentował. Tymczasem rozdział 3. Słowo, liturgia i wspólnota. Sekcja pierwsza, Słowo Boże, artykuł 11. Cotygodniowa celebracja słowa. Paragraf 1. W każdej wspólnocie neokatechumenalnej co tydzień odbywa się celebracja Słowa Bożego. Zasadniczo z czterema czytaniami, według tematów podanych w dyrektorium katechetycznym drogi neokatechumenalnej na poszczególne etapy. Paragraf 2. Podczas celebracji Słowa Bożego przed homilią prezbiter zaprasza chętnych spośród obecnych, aby krótko wyrazili, co proklamowane słowo powiedziało w odniesieniu do ich życia. Tu jest jeszcze dalej uprzywilejowane miejsce w nauczaniu ma prezbiter. Interpretuje je zgodnie z magisterium i aktualizując je w dziś drogi wiary neokatechumenów. W homilii, która ma uprzywilejowane miejsce w nauczaniu neokatechumenatu, prezbiter przedłuża głoszenie słowa, interpretując je zgodnie z magisterium i aktualizując je w dziś drogi wiary neokatechumenów. Paragraf 3. Każda celebracja słowa jest starannie przygotowana przez kolejne grupy ze wspólnoty z pomocą, gdy to możliwe, prezbitera. Gdy to możliwe. Grupa wybiera czytania i śpiewy, przygotowuje wprowadzenia oraz przygotowuje salę i znaki liturgiczne do celebracji, gorliwie troszcząc się o ich godność i piękno. Całokształt tej celebracji Słowa Bożego jest bardzo dziwny. W ogóle najpierw mamy tą celebrację Słowa Bożego. Jeśli ja dobrze rozumiem, jest to integralny element mszy świętej. Jeśli się mylę,
to bardzo proszę tych, którzy wiedzą, że się mylę, o podanie, napisanie tego w komentarzach. No albo jest to integralna część mszy świętej, albo nie jest, tak czy siak. Niezależnie od tego, mamy tutaj do czynienia z ewidentnym wyróżnieniem właśnie tejże celebracji Słowa Bożego. Zostaje ona, no można powiedzieć, no to przecież dobrze, pięknie, Pismo Święte. No tak, tylko rozłożenie tych akcentów będzie dla nas interesujące. Mamy tą celebrację. Prezbiter zaprasza chętnych, żeby krótko wyrazili, co proklamowane słowo powiedziało w odniesieniu do ich życia. Mamy tutaj, pomimo wszelkich zapewnień wiernych z drogi neokatechumenalnej, że nic wspólnego to z charyzmatyzmem nie ma, mamy tutaj dosyć charyzmatyczne środki działania, to znaczy spontaniczne, osobiste świadectwa, wyjaśnienia, co Słowo Boże powiedziało w moim życiu. Taka praktyka jest absolutnie nie do zaakceptowania w tradycyjnej duchowości i w tradycyjnej dyscyplinie Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół Święty w swojej wielowiekowej tradycji, w swojej mądrości doskonale wiedział, że wiary nie należy żywić takimi spontanicznymi, osobistymi przemyśleniami, że te rzeczy są dla wspólnoty wiernych bardzo mało istotne, a czasami mogą być szkodliwe. Dlatego Kościół Święty zawsze w swojej liturgii stawiał na elementy pewne, stałe, to znaczy jest liturgia, ryt nienaruszalny, bardzo konkretny, prezentowanie nauki i później wyjaśnianie Słowa Bożego jak najbardziej przez kapłanów, przez tych, którzy wcześniej poświęcili swoje życie na kontemplację, na rozważanie, na studiowanie tego całego Bożego objawienia. Nie tylko Słowa Bożego, ale również całego objawienia. Nie tylko Pisma Świętego w tym sensie, ale całego objawienia. Dlatego siłą rzeczy no, kapłani są przygotowani do tego, żeby Słowo Boże głosić. Czy to jest gwarancja, że będzie zawsze dobrze? Nie. Ale są to takie warunki, które po prostu gwarantują, czy dają pewne prawdopodobieństwo, że będzie ta nauka faktycznie przekazywana zgodnie z katolicką nauką. Jaką mamy szansę, jakie mamy prawdopodobieństwo, że takie spontaniczne wynurzenia wiernych, tak po prostu po wysłuchaniu jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, będą faktycznie dobrą strawą duchową dla wszystkich. Mamy bardzo małe prawdopodobieństwo. Takie spontaniczne przemyślenia gdzieś tam, one mogą bardzo łatwo się wynaturzyć, a sam fakt, że przykładamy do tego taką wagę, że to właśnie jest ważne, zamieszczone w samych statutach, zwraca na to uwagę. Statuty to już jest dokument przygotowany dla władzy kościelnej, a więc już taki uładzony, to znaczy dostosowany do jej oczekiwań. To jest już dokument, który można powiedzieć, no, powinien był być zupełnie czysty. W praktyce może dojść do jakichś tam niedoskonałości, naruszeń i tak dalej, a statut musi być doskonały, no, w miarę możliwości, w sensie na tyle, na ile coś jest na tej ziemi doskonałe. Stąd ten środek tutaj polecany w statucie, czy no nawet nie polecany, po prostu przewidziany przepisem te spontaniczne komentarze wiernych do Pisma Świętego, to jest środek niebezpieczny i zupełnie niezgodny z tym, co Kościół Święty zawsze praktykował. Jednocześnie wyrabia on pewnego niewłaściwego ducha, to znaczy ducha raczej protestanckiego niż katolickiego. W Kościele katolickim bardzo wyraźne było rozróżnienie pomiędzy Kościołem nauczającym i słuchającym. Hierarchia kościelna jest tym Kościołem nauczającym i nie przez przypadek. Tak kapłani poświęcają swoje życie, żeby studiować Boże objawienie, żeby studiować teologię, czyli racjonalne przepracowanie tego, co nam Pan Bóg objawił i oni powinni to objawienie wyjaśniać. Gdy stawiamy nacisk na takie prywatne, spontaniczne wyjaśnienia, idziemy w stronę protestantyzmu, który stawia właśnie na to, że ten Duch Święty tak tchnie po to, żeby nauczać. Duch Święty tchnie, działa w każdym po to, żeby nas do Pana Boga prowadzić, ale nie po to, żeby nauczać. To każdemu Pan Bóg daje inne dary, inne charyzmaty. Kto został ustanowiony jako nauczyciel, niech naucza. Kto
jest ustanowiony, dostał od Ducha Świętego jakieś niezwykłe dary, niech z nich korzysta. Ale uwaga, niech nie każdy próbuje być nauczycielem. To parafrazuje słowa świętego Pawła. I tutaj moim zdaniem każdy próbuje być nauczycielem, nie tylko w praktyce. Ten statut przewiduje, zmusza ludzi do tego, żeby oni próbowali być nauczycielem. Uważam, że to jest demoralizujące. Artykuł 13. Eucharystia. Paragraf drugi. Neokatechumeni celebrują Eucharystię w małej wspólnocie, aby być stopniowo wtajemniczani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w świętych misteriach. W paragrafie trzecim natomiast czytamy: mała wspólnota neokatechumenalna za zgodą biskupa diecezjalnego celebruje Eucharystię niedzielną, otwartą także dla innych wiernych po pierwszych nieszporach, czyli w sobotę rano. Paragraf czwarty natomiast powie: każda celebracja Eucharystii jest przygotowana, gdy to możliwe, pod kierunkiem prezbitera przez kolejne grupy ze wspólnoty neokatechumenalnej. Gdy to możliwe, pod kierunkiem prezbitera przez kolejne grupy ze wspólnoty neokatechumenalnej. Co gdy jest możliwe? Udział prezbitera czy przez kolejne grupy? To nie jest wcale oczywiste. Otwiera to możliwość interpretacji, że no prezbiter tak naprawdę nie jest potrzebny do przygotowania tej Eucharystii. To zmienia celebrację mszy świętej w taki event. My przygotujemy tutaj, zadziałamy, zrobimy. Przesuwa to punkt ciężkości z tego, co najważniejsze, ofiara Pana Jezusa, rzeczywista obecność w nasze działanie. Zrobimy tutaj, zadziałamy. To musi być za każdym razem inne. Nasza twórczość, nasza aktywność, nasza inwencja. To jest tutaj istotne, a nie to, co najważniejsze. W ogóle cały ten artykuł jest bardzo, bardzo dziwny. Najpierw te małe grupki. Podkreślenie tego już w statutach jest moim zdaniem trochę dziwne. To znaczy może to iść bardzo łatwo, może wynaturzyć się w stronę takiej elitarności, takiego elitaryzmu, że my tutaj właśnie, tu jesteśmy tacy wyjątkowi. To nie jest taka masówka, nie, to my właśnie będziemy w tych małych grupkach. Gdy to się tak podkreśla, uważam, że niebezpiecznie może to w tą stronę pójść. Liturgia sprawowana z założenia, w statutach, po pierwszych niedzielnych nieszporach, czyli w sobotę wieczorem. Absolutnie nie ma takiej tradycji liturgicznej w Kościele, aby mszę świętą odprawiać niedzielną po pierwszych nieszporach, czyli w sobotę wieczorem. Jest to nowum po Soborze Watykańskim II dopuszczone jako możliwość. Tutaj natomiast nie jest to możliwość, jest to zalecane, jest to wskazane, jest to docelowe i w ten sposób, w tym punkcie tutaj ewidentnie neokatechumenat staje się taką szpicą tej posoborowej reformy, tą elitarną jednostką posoborowej reformy, która idzie jak ten walec do przodu po to, żeby się przebić przez naleciałości tradycji, promuje to, co jest tutaj najnowsze, najbardziej odpowiadające duchowi Soboru Watykańskiego II. W ogóle Kościół Święty przez wieki pragnął, aby msza święta była odprawiana tylko i wyłącznie rano. Miało to związek z postem eucharystycznym, który obowiązywał od północy. Natomiast dlaczego rano? Wschód słońca, słońce, które wschodzi, to światło, które panuje nad ciemnością. Pan nasz Jezus Chrystus, który przyjdzie jako sędzia, właśnie jak to wschodzące słońce. Ten triumf tego światła nad ciemnością, on ma swoje symboliczne znaczenie. Msza święta o zachodzie, jakby to jest dokładne przeciwieństwo tego, tak? To jest symbolicznie dosyć dziwne. Szabat, sobota, jest to takie nawiązanie do praktyki starotestamentalnej, msza wieczorna. Jakby ten dzień zaczyna się liturgicznie, faktycznie niedziela zaczyna się w sobotę wieczorem, mamy pierwsze nieszpory, to jest pozostałość faktycznie po starotestamentalnej praktyce, natomiast ten krok więcej w stronę Starego Testamentu jest czymś, czego w Kościele nikt nie robił przez 20 wieków. Teraz nagle odchodzimy tutaj w tych statutach od ofiarnego charakteru mszy świętej, w ogóle on nie jest podkreślony, to jeszcze będziemy widzieli, jest mowa o wspólnocie, o paschalnym blasku i idziemy w stronę liturgicznej praktyki Starego Testamentu tak naprawdę, czyli bardziej
podkreślanie czy świętowanie soboty, a nie niedzieli. To jest bardzo zaskakujące. Być może są tutaj jakieś powody, które sprawiły, że twórcy tego statutu wybrali właśnie sobotę, ale no, świętujemy niedzielę, bo Pan Jezus wtedy zmartwychwstał. Przecież to jest dla nas najważniejszy dzień, ewidentnie. Dlaczego sobota wieczór? Jakie to ma dla nas znaczenie? To nawet w tej posoborowej liturgii jest ta niedzielna msza w sobotę wieczorem jest traktowana trochę jak taki wyjątek. I podejrzewam, że każdy, kto kiedyś w ten sposób chciał spełnić swój obowiązek niedzielny i na poważnie do wiary podchodzi, no to widzi, że to jest dziwne, tak? Że to jest jakieś takie rozwiązanie awaryjne. Tutaj zalecone w statucie, w najważniejszym dokumencie, w sobotę świętujemy, nie w niedzielę. Bardzo, moim zdaniem, jest to dziwne. Artykuł 14. Pokuta, modlitwa, rok liturgiczny, praktyki pobożne. W paragrafie pierwszym czytamy: sakrament pokuty przyczynia się w najwyższym stopniu do podtrzymania życia chrześcijańskiego. Neokatechumeni podczas drogi nawrócenia celebrują okresowo ten sakrament według obrzędu pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. Są również wychowani do systematycznego przystępowania do sakramentu pokuty według obrzędu pojednania jednego penitenta. A więc pierwszym zasadniczym sposobem jest coś w rodzaju spowiedzi powszechnej, jest jakaś własna instytucja, własny rytm spowiedzi, obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. Jak to dokładnie wygląda? Nie wiem. Natomiast ewidentnie pierwszą zasadniczą możliwością, metodą nie jest to, co tutaj jest nazwane sakrament pokuty według obrzędu pojednania jednego penitenta. Czyli tradycyjna spowiedź nie jest tutaj tym pierwszym zasadniczym. Oni też są tego nauczeni, ale zasadnicze pierwsze, to co zostaje wymienione, to jest coś innego, coś nowego, co też moim zdaniem wzbudza pewne kontrowersje. No i dlaczego? Dlaczego spowiedź wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem? Czy ta praktyka wypracowana przez 20 wieków Kościoła, która już od wieków się ustanowiła, ugruntowała w Kościele, czy naprawdę trzeba ją właśnie w tym czasie zmieniać? Moim zdaniem jest to dziwne. Paragraf 4. Ponadto neokatechumeni są stopniowo wychowywani do kultu eucharystycznego poza mszą świętą, do nocnej adoracji, do odmawiania różańca świętego i do innych praktyk pobożności według tradycji katolickiej. Ten paragraf jest absolutnie bez zarzutu. Dobrze, że on jest. Wyróżnia się ze wszystkich innych. Ja osobiście się zastanawiam, czy trochę nie został on dodany albo pod przymusem, albo po to właśnie, żeby hierarchia kościelna ten statut przełknęła, żeby go zaakceptowała. Nie wiem, być może to jest czysta spekulacja, być może faktycznie twórcy chcieli to dodać i być może zależało im na tym. Natomiast moim zdaniem całokształt dokumentu tego nie pokazuje. Całokształt dokumentu pokazuje wszędzie nowe rozwiązania, coś innego, właśnie w duchu soboru, blask paschalny. Tutaj natomiast mamy właśnie te tradycyjne praktyki wymienione w paragrafie 4 w tym artykule 14. Wyróżnia się on, dobrze, że on jest, ale nie pasuje on jakby do reszty tego dokumentu. Sekcja 3. Wspólnota. Artykuł 17. Wtajemniczenie w misję. Po pewnym czasie drogi każda wspólnota neokatechumenalna, przepraszam, przez głosowanie wskazuje niektórych braci, aby pełnili zadanie katechistów. Głosowanie. Artykuł 18. Wtajemniczenie i formacja do powołania kapłańskiego. Paragraf 3. Diecezjalne seminaria misyjne Redemptoris Mater są erygowane przez biskupów diecezjalnych w porozumieniu z międzynarodową ekipą odpowiedzialną za drogę. Kierują się normami obowiązującymi przy formacji i inkardynowaniu duchownych diecezjalnych oraz własnymi statutami, realizując ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. W tych seminariach kandydaci do kapłaństwa znajdują poprzez udział w drodze neokatechumenalnej specyficzny i podstawowy element procesu formacyjnego, a równocześnie są przygotowywani do autentycznego wyboru kapłaństwa w służbie całemu ludowi Bożemu w braterskiej komunii z prezbiterium.
zwracam na to uwagę, że to, co się pisze w statucie, to nie jest przypadek. Tak wybiera się to, co jest dla człowieka najważniejsze, to, co ma być kluczowe, co ma być konstytucją dla danego zgromadzenia. Tutaj natomiast formacja kapłańska jest opisana w ten sposób, że kluczowym, fundamentalnym aspektem jest droga neokatechumenalna i są oni przygotowani do autentycznego wyboru kapłaństwa w służbie całemu ludowi Bożemu w braterskiej komunii z prezbiterium. Trochę to wygląda tak, jak formujemy ich przez drogę neokatechumenalną po to, żeby było właśnie braterstwo, żeby była wspólnota braterska ludu z prezbiterium. To jest tutaj powiedziane i to oczywiście, że to nie wyklucza prawdziwej formacji kapłańskiej w duchu naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, w duchu ołtarza. Kapłan jest dla ołtarza. Kapłan jest po to, aby składać ofiarę. Jakakolwiek encyklika o kapłaństwie, chociażby naszego świętego Piusa X, Herent Animo, o czym ona mówi? O świętości kapłańskiej, o bliskości ołtarza. Ołtarz jako serce, centrum, jako wszystko dla kapłana. Ofiara jako wszystko dla kapłana. A tutaj służba ludowi Bożemu w braterskiej komunii z prezbiterium. To wydaje się być rdzeniem tej kapłańskiej formacji w seminariach Redemptoris Mater. Rozdział 4. Itinerarium. Neokatechumenalne fazy, etapy i przejścia. Artykuł 19. Pierwsza faza. Prekatechumenat pochrzcielny. No jest o nim mowa, także to jest pierwsza faza. W pierwszym etapie, który obejmuje czas od kateches początkowych do pierwszego skrutinium przejścia do katechumenatu pochrzcielnego i który trwa około 2 lat. Neokatechumeni uczą się, języka biblijnego, celebrując co tydzień Słowo Boże z prostymi tematami, które przebiegają przez całe Pismo Święte, jak woda, skała, baranek itd. Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota pomagają neokatechumenom stopniowo wyzbyć się fałszywych wyobrażeń o sobie i o Bogu. Dosyć ciekawe, tak? Na początku uczą się języka biblijnego, uczą się prostych tematów, woda, skała, baranek itd. Dosyć ciekawe, dosyć tajemnicze. Po raz pierwszy pojawia się też tutaj to skrutinium przejścia. On będzie jeszcze kilka razy wymieniony, ale też pozostanie tutaj pewną tajemnicą. Jak rozpoczyna się ta droga? No, rozważanie Pisma Świętego. Dobrze czy źle? Dobrze, no bo przecież to źródło objawienia. Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Tak. Tylko dlaczego cały czas jest tutaj mowa o Słowie Bożym, a w ogóle prawie, że w jednym paragrafie nie ma mowy o tych tradycyjnych formach duchowości? Czy one są złe? Dlaczego tylko jeden paragrafik się znalazł na nie, a nieustannie jest mowa o Słowie Bożym, z bardzo dużym naciskiem na Stary Testament, motywy starotestamentalne, świętowanie soboty zamiast niedzieli, odrzucenie w praktyce, no nie odrzucenie, nie ma tego zapisanego tutaj, ale w praktyce brak prawie, że jeden paragrafik o tradycji, tylko Pismo Święte, mnóstwo Starego Testamentu, sobota zamiast niedzieli. Dziwne to robi, moim zdaniem, wrażenie. Punkt drugi. W drugim etapie, o podobnym czasie trwania, neokatechumeni celebrują wielkie etapy historii zbawienia. Abraham, wyjście, pustynia, ziemia obiecana. O, znowu Stary Testament, cóż za niespodzianka. I dany jest im czas, aby wypróbowali siebie samych co do szczerości intencji pójścia za Jezusem Chrystusem. Nie do końca wiadomo, jak to będzie, o co tutaj chodzi. W świetle Jego słowa nie możecie służyć Bogu i pieniądzowi. Podczas końcowej celebracji drugiego skrutinium przejścia do katechumenatu pochrzcielnego obnawiają wobec Kościoła wyrzeczenie się szatana i wyrażają wolę służenia tylko Bogu. Następnie studiują i celebrują główne figury biblijne w świetle Chrystusa. Adam, Ewa, Kain, Abel, Noe itd. Paragraf drugi. Skrutinia pomagają neokatechumenom w drodze nawrócenia z poszanowaniem sumienia i forum internum. Forum internum w praktyce tajemnica spowiedzi, to co się dzieje w duszy człowieka. Zgodnie z normami kanonicznymi, obrzędami chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych i dyrektorium katechetycznym drogi neokatechumenalnej. I ten paragraf jest dla mnie bardzo dziwny. Skrutinia pomagają w drodze nawrócenia z poszanowaniem sumienia i forum internum. Skoro to jest tak zapisane, to znaczy, że jest wątpliwość. Znaczy, że były wątpliwości, czy te skrutinia szanują sumienie i forum internum. I chciałbym wiedzieć, jak te skrutinia wyglądają
Jeśli ktoś może to opisać, to bardzo proszę o taki opis. Słyszałem od osób, które były w neokatechumenacie, że te skrutynia, przynajmniej po części, ich przebieg jest utrzymywany w tajemnicy przed gojami, przepraszam w cudzysłowie, czyli przed nie tymi, którzy są na drodze neokatechumenalnej. Jeśli nie, to bardzo proszę o opis, jak to się dzieje, jak te skrutynia dokładnie wyglądają. A jeśli utrzymujecie je w tajemnicy, kochani, to powiedzcie nam dlaczego. Artykuł 20. Druga faza. Katechumenat pochrzcielny. Tutaj przeczytam tylko fragment. W tym celu przed wręczeniem Ojcze Nasz neokatechumeni odbywają pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego, aby przyjąć dziewicę Maryję jako matkę, wyznają wiarę na grobie świętego Piotra i dokonują aktu przylgnięcia do Ojca Świętego. Na tym etapie neokatechumeni studiują systematycznie poszczególne prośby zawarte w modlitwie Ojcze Nasz oraz tematy o dziewicy Maryi, Matka Kościoła, Nowa Ewa, Arka Przymierza, obraz chrześcijanina itd. Tutaj mamy bardzo pozytywne elementy. Znowu, znajdują się takie, jednak są one trochę na marginesie. Gdzieś tam na końcu każdego artykułu, no nie każdego artykułu, niektórych artykułów można znaleźć właśnie takie pozytywne, tradycyjne elementy. Tytuł trzeci. Stałe wychowanie wiary. Droga odnowy w parafii. Artykuł 22. Stałe wychowanie w małej wspólnocie. Paragraf pierwszy. Wspólnota neokatechumenalna po ukończeniu drogi ponownego odkrycia wtajemniczenia chrześcijańskiego wchodzi w proces stałego wychowania wiary, trwając na cotygodniowej celebracji Słowa i Eucharystii. Cotygodniowa celebracja Słowa i Eucharystii niedzielnej oraz w komunii braterskiej. Obok siebie wymieniona celebracja Słowa, Eucharystii niedzielnej i komunii braterskiej. Jakby to były równorzędne rzeczy. Msza Święta, ofiara Pana Jezusa jest zrównana tutaj z celebracją Słowa i komunii braterskiej. Pomieszanie z poplątaniem i obniżenie wartości tego, co najważniejsze. Zmieszanie tego, co najświętsze, z tym, co dobre, piękne, wspaniałe. Ale jednak to nie jest rzeczywista obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ani Jego obecność przez Słowo w tej celebracji Słowa, ani Jego obecność w komunii braterskiej, to nie jest to samo, co Jego rzeczywista obecność i przede wszystkim, co Jego ofiara, ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa we mszy świętej. Przypominam dogmaty Soboru Trydenckiego, czym jest msza święta. To jest prawdziwa ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to uobecnienie tej ofiary. Jest to prawdziwa ofiara, która ma wszystkie właściwości ofiary. Jest ofiarą przebłagalną, błagalną, dziękczynną i oczywiście ofiarą uwielbienia. Czas na krótkie podsumowanie. Najpierw kilka słów o pozytywach, które widzę. Nie chciałbym, żeby tutaj powstało wrażenie, że ja przeczytałem te statuty specjalnie po to, żeby się czepiać. Jak powiedziałem, podszedłem z pewną niepewnością, z pewnym niepokojem, bo uważam, że to nie jest dobry czas na tworzenie nowych ruchów w Kościele, dlatego że w krwioobiegu Kościoła płynie ta modernistyczna trucizna i człowiek teraz, chcąc stworzyć coś w Kościele, szczególnie coś elitarnego, bardzo łatwo może wchłonąć fragmenty tej trucizny, albo nawet bardzo dużo tej trucizny, myśląc, że to jest właśnie to, czym teraz Kościół żyje, co Kościół rozwinie. Dlatego z pewną obawą do tego podchodziłem, ale jak najbardziej starałem się znaleźć te pozytywne elementy również i naprawdę starałem się to po prostu obiektywnie ocenić zgodnie z tradycyjną teologią i dyscypliną. I teraz dlatego chciałbym powiedzieć o kilku pozytywnych rzeczach, które tutaj dostrzegłem. Pierwsza rzecz to jest faktycznie próba stworzenia pewnej zorganizowanej formacji dla osób świeckich. Uważam to za rzecz co do zasady bardzo wartościową. Uważam, że sposób tej organizacji, że to jak dokładnie ona zostaje zaplanowana, jest naprawdę wartościowy. Uważam, że jak najbardziej dobre jest również skoncentrowanie się na sakramencie Chrztu Świętego, na ważności tego sakramentu. To również jest aspekt zasadniczo pozytywny. Pozytywnie oceniam również pewien dystans wobec pewnych współczesnych form pobożnościowych, czyli przede wszystkim wobec charyzmatyzmu. Nie mamy tutaj prawie w ogóle mowy o uczuciach, nie widać tutaj mowy o szukaniu czegoś nadzwyczajnego, jakichś nadzwyczajnych zjawisk, cudów, uzdrowień, pompowania uczuć. Tego tutaj w tych statutach nie widać i z tego co wiem, tego też w drodze neokatechumenalnej nie ma.
No ale oczywiście są również i wady, i o nich również muszę powiedzieć. Zacznijmy od tego, że statut koncentruje się na rozważaniu Pisma Świętego, praktycznie całkowicie zapominając o tradycji, o tradycyjnej dyscyplinie Kościoła, ale również o tej tradycji apostolskiej. Te elementy praktycznie w ogóle nie istnieją. Te statuty sprawiają wrażenie, no właśnie, czegoś, co wyrasta właśnie z Soboru Watykańskiego II, czyli mamy podkreśloną rolę Pisma Świętego, ale tradycja Kościoła jest gdzieś tam w cieniu, gdzieś tam wspomniana na marginesie. To jest dosyć niebezpieczna tendencja. Dlaczego? Dlatego, że to łatwo może poprowadzić po prostu do protestantyzmu, który wychodzi z założenia, że właśnie sola scriptura, że tylko pismo ma znaczenie. Wszelkie ruchy, które umniejszają znaczenie tradycji, podkreślają tylko znaczenie Pisma Świętego. Oczywiście, że należy podkreślać znaczenie Pisma Świętego, natomiast jak najbardziej razem z tradycją. Trzeba podkreślać znaczenie całego Bożego objawienia, Pismo Święte i tradycja apostolska. Tutaj równowaga jest zaburzona, co może grozić takim kierunkiem w stronę protestantyzmu, pewnym rozwojem w stronę protestantyzmu. W połączeniu z wyraźnym podkreśleniem roli Starego Testamentu jest jego naprawdę dużo i świętowaniem soboty zamiast niedzieli. Oczywiście, tu będzie mowa o tym pewnie zwolennicy drogi neokatechumenalnej powiedzą, że my świętujemy niedzielę tylko w sobotę, ale w praktyce wierni idą na mszę świętą właśnie w sobotę wieczorem. Ten Stary Testament i ta sobotnia liturgia sprawia wrażenie, że mamy tutaj do czynienia również z ruchem, który jest, święty Paweł określiłby być może jako judaizujący, czyli taki ruch, który idzie w stronę praktyk zwyczajów Starego Testamentu, co również jest dziwne. Chyba najważniejszym zarzutem, który mam do tych statutów, jest ten, że nie docenia on mszy świętej, a co więcej, źle mszę świętą definiuje. Oczywiście statut nie musi definiować mszy świętej, w sensie definicję mamy w Magisterium Kościoła, natomiast to, jak on przedstawia mszę świętą, pokazuje ją w przekłamanym świetle, pokazuje jej przekłamaną definicję. Jest mowa o tym, że właśnie ta celebracja przygotowana przez drogę, ona pokaże ten nowy paschalny blask, który ukazał się na Soborze Watykańskim II, ten blask liturgii, paschalny blask Soboru Watykańskiego II, w sensie pokazany przez Sobór Watykański II, bardzo dziwne. Ani razu nie ma mowy o ofierze Pana Jezusa, ani razu nie ma mowy o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, nieustannie. Natomiast mówi się o tym, że liturgia jest wspaniałym środkiem do tworzenia prawdziwej wspólnoty, że to właśnie Eucharystia jednoczy i tworzy tą wspaniałą wspólnotę, tworzy doskonałą okazję do celebrowania Słowa Bożego. I w tym kontekście nieustannie przedstawiana jest Eucharystia, wspólnota, Słowo Boże. To, co najważniejsze, te definicje Soboru Trydenckiego, to, co jest prawdziwym sercem katolickiej wiary, ofiara mszy świętej, ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, rzeczywista obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to w statutach nie istnieje, nie tylko nie zostaje bezpośrednio powiedziane, ale jest absolutnie niewidoczne. Liturgia jest tutaj przedstawiona jako doświadczenie wspólnotowe, celebracja Słowa Bożego, nie jako ofiara. I moim zdaniem ten punkt jest dyskwalifikujący. To znaczy, moim zdaniem, z punktu widzenia tradycyjnej doktryny, ten dokument przez sam ten fakt byłby uznany za niezwykle podejrzany, za protestantyzujący. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z kilkoma punktami takimi reorganizującymi życie Kościoła, czyli to nie kapłan decyduje, jaka będzie liturgia. Co więcej, to nie przepisy kościelne, które ustalają, jaka będzie liturgia, to wspólnota, katecheci, to oni wprowadzają w prezbitera, jak to ma być, to oni przygotowują, to ma być taki event, to ma być taka działalność, reorganizacja. Jeśli chodzi o liturgię, właśnie to nie kapłan tam odgrywa tą najważniejszą rolę według tych statutów, to są sami uczestnicy drogi, którzy mają to przygotować, uświadamiać kapłana. Jednocześnie takie demokratyczne elementy, wybieranie poprzez głosowanie różnorakich, powiedzmy, funkcji, które gdzieś tam są wymienione, to jest w kontekście takiej tradycyjnej
praktyki Kościoła, tradycyjnej dyscypliny Kościoła jest niebezpieczne. To znaczy, pamiętajmy, że Pan nasz Jezus Chrystus nie ustanowił Kościoła jako republiki, ustanowił Kościół jako zbudowany na Piotrze, który jest jego zastępcą, który ma tutaj pełnię władzy. Kościół został ustanowiony jako rodzaj monarchii, monarchii takiej elekcyjnej wprawdzie, bo to kardynałowie wybierają papieża, natomiast ewidentnie został ustanowiony właśnie w tej formie. A szczególnie w samej liturgii, tutaj jakby zdetronizowanie, tak w cudzysłowie, kapłana i przekazanie władzy tym uczestnikom świeckim, uczestnikom drogi neokatechumenalnej, żeby oni tworzyli liturgię, uświadamiali kapłana, jak to ma wyglądać, uważam za również przynajmniej tendencyjnie protestantyzujące. Podobnie prezentuje się również ten charyzmatyczny element, spontaniczne wyjaśnienia uczestników, jak to Słowo Boże do mnie przemówiło, co ono oznacza w moim konkretnie życiu. Znowu, z punktu widzenia tradycyjnej nauki Kościoła byłaby to rzecz absolutnie niedopuszczalna, bo po prostu niebezpieczna dla wiary uczestników, nie tylko przez to, że ktoś powie coś złego, tylko przez sam fakt, że jakby uważamy, że właśnie każdy z nas ma prawo nauczać, że każdy z nas czuje się tym Kościołem nauczającym, że Duch Święty przemawia bezpośrednio do mnie, a nie poprzez Kościół, który naucza. A jeśli Kościół nauczający ma rolę, to tylko taką kontrolującą, żeby tak przypilnować, a to jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, tendencyjnie jest to protestanckie. Mamy tutaj też to podkreślenie pewnego elitaryzmu. Mała grupka, wyjątkowo, robimy coś innego. My właśnie pokazujemy, jak to będzie. To właśnie jest tutaj trochę w samych statutach pewien elitaryzm. Uważam go za niebezpieczny. Tajemniczość skrutiniów również jest to rzecz niebezpieczna, jest to dziwna, bardzo dziwne, że same statuty mówią o tym, że tutaj trzeba uważać, tak, że tutaj forum internum, nie wolno tutaj, trzeba poszanować wolność sumienia przy skrutiniach, nie wyjaśniając jednocześnie, co to jest. A więc jest tutaj pewna doza pewnej dziwnej, moim zdaniem, tajemnicy, której tam być nie powinno. Całokształt, moim zdaniem, tego statutu przedstawia obraz elitarnego, protestanckiego ruchu z elementami katolickimi i z pewnym lekko judaizującym kierunkiem. A więc raczej protestancka baza, raczej protestanckie sedno, z katolickimi elementami wprawdzie jeszcze, ale również z pewną taką starotestamentalną, widoczną starotestamentalną tendencją. Co można na ten temat więcej powiedzieć? Uważam, że w praktyce może to pewnie wyglądać bardzo różnie. Są elementy tych statutów, które są faktycznie pozytywne. Natomiast nawet jeśli twórcy mieli dobrą wolę, czego ja po prostu nie wiem, no to właśnie zaczerpnęli nie z tego źródła, z którego trzeba. Ten czas posoborowy, ten czas tej mętnej wody w Kościele, to nie jest czas, kiedy można stworzyć coś nowego. Znaczy, nie jest czas, kiedy łatwo można stworzyć coś nowego, bo w tym krwiobiegu zbyt dużo tego modernizmu płynie. No i moim zdaniem to po prostu przyniosło tutaj zatrute owoce, to znaczy pewne dobre idee stworzenia takiego ruchu, który będzie tworzył takie elity, rozbiły się, moim zdaniem, rozbiły się o ten neomodernizm, który płynie w żyłach Kościoła i doprowadziło do stworzenia raczej właśnie elitarno-protestanckiej grupy, która właśnie bardziej żyje na sposób protestancki, bardziej przepełniona jest duchowością protestancką, elitarną wprawdzie, panującą, czy ćwiczącą się w cnotach i faktycznie z pewnym zapałem i z gorliwością, ale jednak bardziej protestancką niż katolicką, z jednoczesnym dziwnym takim aspektem widocznym nawet w samych statutach, aspektem starotestamentalnym, takim dziwnie widocznym, bardziej niż w normalnym, po prostu w nauczaniu Kościoła, w życiu Kościoła, bo oczywiście, że Stary Testament żyje dalej w Nowym Testamencie, ale właśnie w Nowym Testamencie. A próba takiego powrotu do tych praktyk starotestamentalnych, to świętowanie szabatów w praktyce, tak, to jest moim zdaniem dziwne. A więc uważam, że na podstawie tego statutu uważam, że ten ruch jest na pewno niebezpieczny, choć zawiera on
pewne widoczne, pozytywne elementy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.